fajnie wygląda, prawda? To tylko mój nowy styl. A może tylko zmyślny makijaż? Maski opadły? Chyba tylko moja. Spokojnie, to nie boli. Ale całkowicie zmienia twarz. Malowanie jej zajęło sporo czasu, ale dobrze ją wreszcie zdjąć. Połowa pracy za mną. Teraz zmywam oczy i usta. Tada! To znowu ja! Cześć, Hagi Wagi. To pan jednorożec. No da, zmienię lepiej kanał. Cześć, mówię do ciebie. Czy masz okropne, słabe włosy? Zupełnie jak ona? Fuj, co za wstyd. Tak, to prawda. Chcesz mieć piękny fryz? Mamy dla ciebie świetne urządzenie. Szykowne, stylowe, nowoczesne. Wow! To jak magiczna różdżka, ale do włosów. Sprawdzi się z każdym typem. Jeśli macie włosy, to jest dla was. Wypróbujcie. Dobrze. Popatrz. O co chodzi? To wspaniałe! Żegnajcie brzydkie włosy. O, co za czad! Takie łatwe w użyciu. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? To wasz osobisty mini fryzjer. Kup to, mamo. To nie wszystko. Dodajcie włosom blasku. Co za różnica. Dzwońcie, nie przegapcie okazji. Wow, czuję się jak modelka. A co się dzieje? Chodź tutaj. Nie ruszaj się. Picasso może się przy mnie schować. To trudniejsze niż myślałam. A? Teraz nie przeczytam. Fajne. Wow. Jeszcze więcej SMS-ów? Precz! David przyszedł? Za długo grałam. Muszę się ogarnąć. A? Dziwne. Wystarczy odrobina makijażu. Najpierw róż. Czy to jest bryszcz? Matko, jaki on wielki! Wynoś się stąd, paskudo! Ha, ha, ha. Masakra, nie pójdę tak na randkę. Dobrze, że ja nie mam pryszczy. Jestem obleśna. Hej, farba dżiny. Tworzy niezłe kolory. Fajne, nie? Masz nosa, siostrzyczko. Namaluję swoje własne arcydzieło. Wystarczy mi podkład i cień do oczu. Zmieszam je na paletce. Wystarczy odrobina makijażu. Teraz wymieszam. Całość połączę pędzelkiem. Teraz odrobinka na wyprysk. Zieleń pokryje zaczerwienienie. Wow! Sztuka jest naprawdę fajna. To działa. Dzwonię do Davida. Hej! Wygląda jak żywa. O, to jest fajne. Hej, Miki. Hej, nie miałaś się zbierać? Właśnie to robię. Wybieram stylizację. Zobaczę, które brwi do mnie pasują. O, takie. Teraz je poprawię. Co z cieniem do powiek? O, jaki fajny. To jest takie proste. Wspaniały kolor. Pora na eyeliner. Dobry wybór. Jeszcze odrobinę. Dokończę robić makijaż. Co zrobić z policzkami? To będzie słodkie. Byle ręka się nie osunęła. Co jeszcze? A, usta. To piękny odcień. Szkoda, że wcześniej go nie miałam. Skończyłam. Dobrze, jestem gotowa. Co ty na to? To wyglądasz prześmiesznie. Mnie się podoba.
Wybacz. Dobrze, poszła sobie. Tylko spokojnie. Teraz moja kolej. Jak się to włącza? To jakieś żarty? Nie chcę brody. Wyglądam jak jakiś krasnal. Prawie skończyłam. Voila! I po co mi kosmetyczka? O, ktoś dzwoni. Jej! Zaraz, moje paznokcie. Ale muszę odebrać. Nie wiem, co mam robić. Co jest? Skąd się tu wzięło? Mniejsza. Telefon. Chętnie bym coś przekąsiła. Ale muszę się skupić. Powoli. Dawaj. Dobra, mam. No nie wierzę. Za jakie grzechy. Tyle pracy na marne. Masakra. Okej, nie panikuj. To tylko paznokcie. Może szklanka się przyda. Zacznijmy jeszcze raz. Tym razem zrobię inaczej. Zamiast suszyć lakier, utwardzę go zimną wodą. Zanurzcie paznokcie w misce. Po paru minutach lakier będzie twardy. Muszę powiedzieć dziewczynom. W życiu nie uwierzysz. Podoba mi się ten rysunek. Jest śliczny. Cudowny. Siema, kujony. O, cześć, Mandy. Hej, zauważyłaś coś? O, prawdziwy? Chciałam tatuaż. Mam ich więcej. Moje ciało jest płótne. Ale jesteś fajna. Odejdźcie, marnujecie powietrze. O co im chodzi? Co to za hałasy? Chciałabym być popularna. Oj, oj, serce mi pęka. Pomogę Stacy. To się przyda. Zdejmijcie skówkę z mazaka. Ostrożnie odetnijcie końcówkę nożykiem. Potem odetnijcie niewielkie fragmenty. O tak. Powstanie serduszko. Idealnie. Czemu Mandy jest fajniejsza ode mnie? Może pomogę? Co? Zrób sobie nowy tatuaż. Co na plecie? Chwileczkę. Już wiem. Wow. Przycisnę mazak do skóry. Wygląda jak tatuaż, ale da się zmyć. Świetnie wygląda. O, śliczne tatuaże. Ale ja też mam. Tak, udało się. Znaczy się cichutko. Psst, podejdźcie, szybko. Czajcie to. Nikomu nie mówcie. Ach, ładniutkie i czyściutkie. Teraz nitka dentystyczna. Zawsze słucham dentysty. Hej! Trochę się spieszę. Wow, jaki ładny makijaż. I taka czerwona szminka. Kiepsko mi idzie. Ale bałagan. I co ja zrobię? Dobre pytanie. Lubisz nitkę, co? Wezmę z ciebie przykład. Nitką też można pomalować usta. Najpierw nanieście na nią szminkę. Potem przyciśnijcie do ust. To trochę potrwa. Wow! Zróbcie X na górnej wardze i dokończcie obwód. A potem wypełnijcie kolorem. Hihi. Tak łatwiej, prawda? Malujcie usta, aż kolor będzie pełny i ciemny. Znacznie lepiej. Prawda? Super, siostra! Idę do kina, pa! Normalnie magia!
Wow. Po prostu wow. Popatrz na to. Cześć. Posiedzimy razem? Ona mówi do nas? Chodźmy. Wejdźmy tutaj. Szybko. Jakie niekulturalne. Byłam dla nich zbyt miła. Co one tam robią? Trochę już tam siedzą. Może je podsłucham. Uwielbiam to. Trzymaj się. Czy spłukały się w sedesie? Mandy? Nikki? Gdzie one się podziały? A? Co to jest? Nigdy tego nie widziałam. Może trzeba coś wcisnąć? Za mało ładna. To nie fair. Zaraz. Wow. Mam pomysł. Pora na przemianę. Najpierw zdejmę okulary i oczyszczę twarz. O, co za skuteczne chusteczki. Teraz pogrubię brwi. Będą pełne, ale naturalne. Bardzo ładnie. Teraz pora na cień do powiek. Wybiorę jakiś subtelny odcień. Sztuczne rzęsy podkreślą moje oczy. Znów cienie do powiek i trochę korektora na policzkach i nosie. Rozprowadzę go po twarzy gąbką. Na koniec dodam róż. No i jeszcze usta. Wybieram lekki, naturalny makijaż. Kolczyki dodadzą elegancji. Rozpuszczę też włosy. Całkiem nieźle, że tak powiem. Spróbuję jeszcze raz. Oby to zadziałało. Wow, zapraszam. Wiedziałam. Oby włosów nie potargało. Co to za impreza? Jennifer? Wow. Zróbmy sobie zdjęcie. Hej, Jen. Wow, co za historia. Halo? Dziwna. Dzień dobry, wejdź. Pani rzuca zaklęcia? No, a co? Pomoże mi pani? Przyjęcie, ale to dla jednorożców. No właśnie. Choć jako człowiek zostałaś powita, masz teraz róg i cztery kopyta. Super! Zaraz, to zbyt sztuczne. Dobrze. Jednorożus zmienius? Zaraz, co z moją głową? To już przesada. Jaka wybredna. Masz to. Co takiego się zmieniło? Spokojnie. Tu pomoże magia makijażu. Łapiesz o co, come on? Świetny pomysł. Najpierw ogarniemy teksturę. Ale tylko na czole. Tak, dokleimy sobie róg, kochani. Teraz czas na prawdziwe czary. Powinno się przykleić. A teraz zajmę się resztą stylizacji. Ładny błękit na oczach. Ostrożnie. Super. A teraz róż. Pomalujcie tuż pod brwiami i wypełnijcie resztę. Dobierzcie pasujące barwy. Różowe kontury są super. Dokładnie wycieniujcie. Widzicie jak ładnie? Pamiętajmy o ustach. Błękit będzie idealny. Prawda? Sik! O, teraz jestem jednorożcową boginią. Małe szczegóły dopełniają całość. Liczy się każdy blask. Pora ruszać w drogę. O, pani czary naprawdę działają. To prawdziwy dar. Baw się dobrze na imprezie. Do widzenia. Papatki. Ach, wreszcie mogę poczytać książkę. A co ze mną? Uwielbiają mnie. Chciałabyś. O, cześć. Wszystko jeszcze przed nimi. Zaufaj mi, będę hitem. Raczej wątpliwe. Może rzuć okiem? Co? Jestem piękna. Skoro tak mówisz, użyłam za mało szminki. Mua, pięknie. Pora na mój występ. Z drogi. Cześć. Wow.
Nie rozumiem. To jakiś żart? Nie ogarniam. Nie. Też jestem na nie. Ale to niesprawiedliwe. Co się dzieje? Pst. Ej, tutaj. O rety. Co to jest? Okulary? Przecież nie potrzebuję. Już wiem. Przymierz to. Na razie. Trochę dziwne. O. Dawaj to. Hej. A, jestem odrażająca. Normalnie nie wierzę. Co za wstyd. Muszę to zmyć. Od razu lepiej. Zacznę od nowa. Teraz widzę, co robię. Pora na drugie oko. Jaki żywy kolor. Od razu lepiej. Co? To była tylko próba. Wow. Jaka piękna. Spokojnie. Mamy zwycięzczynię. Się rozumie. Dziś mamy urodziny. Namaluję dla niej obrazek. Będzie przepiękny. Trochę zielonych listków. Nie wyszło mi. Cały wysiłek na marne. Może Mandy mi pomoże. Mandy? Mandy! La la la, siedzę na kibelku. O tak. Mandy, otwórz. Tra la 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 la. Pomóż mi! Obrazek mi się nie udał. Co za odprężenie. Proszę! Ładnie proszę! Ale to przyjemne. Daj mi spokój! Zaraz. Otworzę ten zamek wsówką do włosów. Widziałam to w filmach. Jeszcze tylko balsam? Udało się! To naprawdę działa! Mandy! Mandy! Czemu tu weszłaś? Maluję obrazek, ale kiepsko mi idzie. Musisz mi pomóc. Nie za głęboko wkładam? Od razu lepiej. To mi nasuwa pewien pomysł. Chodź. Potrzebujemy więcej patyczków. Weźmiemy cały pęk. Potem zwiążemy gumką. Teraz można malować. Jak? Zanurzcie patyczki w zielonej farbie i przyciśnijcie do papieru. Uzyskacie efekt liści. Wow! Mogę spróbować? To takie proste. O, mam pomysł. Wezmę jeden patyczek. Będzie pięknie. Zrobię kropeczki żółtą farbą. Świetnie ci idzie. Pamiętaj o tym. To ul, prawda? Tak będzie lepiej. Teraz domalujemy pszczołę. Jak? Idealnie. Wreszcie. Mama wróciła. Świetnie się bawiłam. Piękne kwiaty. Cześć, mamo. Wszystkiego najlepszego. Zaraz, urodziny mamy? Tylko spokojnie. Namalowałyśmy obrazek. Zaraz. My namalowałyśmy? O, dziewczynki. Piękne. Co za zdolne dzieci. Czasami w życie wdziera się rutyna. Można temu zarazić. Wystarczy się umalować. Wow. Czyż nie jestem piękna? To się nazywa poprawa. Mogę w czymś pomóc? Impreza? Zobacz, zaproszenie. Na bal przebierańców. Musimy się przygotować. Do dzieła. Dobra baza to podstawa każdej przemiany. W ogóle nie rysuję. Dalej wyglądam tak samo. Nic mi nie wychodzi. Nie mogę tak pójść na imprezę.
mogłabym użyć tych kolorów. Ale jak? W zasadzie tymi kredkami też można się malować. Wystarczy je namoczyć. Całkiem zmiękłe. I malujemy. Kolor aż sam się nakłada. Teraz różowy. Dodajcie tyle kolorów, ile chcecie. Jeden po drugim. Już prawie gotowe. Zrobimy calusieńką tęczę. Na koniec finezyjna kreska. To samo po drugiej stronie. I co wy na to? Fajna sztuczka? Pora wybrać strój. Wiem, tęczowy szał ciał. Pora przygotować się na imprezę. Na pewno coś tu znajdę. A, nic się nie nadaje. Nie, jeszcze gorzej. Ja to jeszcze mam? Hej! O nie, jak ty... Tylko spokojnie. Czym by się tu posłużyć? Kabaretki? Co? Musimy myśleć nieszablonowo. Okej. Jeszcze jedna ważna rzecz. Dzięki kabaretkom namalujemy łuski. Błękit na policzkach. A na ustach fiolet. Zdejmujemy rajstopy i się zachwycamy. Od razu lepiej. Gotowa na imprezę? Brawo my! Idziemy! Ale tu jest fajnie! Kochane, wasz makijaż jest boski, prawda? Wszyscy na nas patrzą. Nawet DJ. Nawet przystojny. Musimy częściej się tak malować. O, kiedyś byłam piękna i młoda. Czemu się zestarzałam? Wszyscy mnie kochali. Teraz tylko dziergam i rozmawiam z kotem. Cześć, babciu. Cześć, kochanie. Rozgość się. Co się stało? Czemu płaczesz? To nic takiego. Powiedz. To opowieść o miłości i porzuceniu. Jesteś piękna niczym róży kwiat. Zupełnie jak ty, kochanie. Tak się cieszę, że dane było mi cię poznać. O! A to kto? Te kwiatki pięknie pachną. Co za ślicznotka. Jestem tutaj, wszystko słyszę. Podziwiałem kwiaty, przysięgam. O, babciu, przykro mi. Jest to niebo piękniejsza. Zawsze będę sama. To był kot? Spójrz na mnie, jestem stara i pomarszczona. Alex już nigdy na mnie nie spojrzy. To poważny problem. O, mam pomysł. Dam ci specjalną maseczkę. Może pomoże. Wyglądam jak jakiś włamywacz. Ale jeśli dzięki niej odzyskam go, to nie szkodzi. Zostaw ją na noc. Dobranoc, babciu. Gdzie jest lustro? Oby to zadziałało. Moja skóra. Nie mam zmarszczek. Znów jestem młoda. Koniec z wiotką skórą. Niesamowite. Muszę pokazać się Alexowi. Przygotuję się. Ach, nie ma to jak dobra kawusia. O, widzę go. Dasz radę. Tutaj. Mandy? Pięknie wyglądasz. Przestań. O, co to za młodzieniec? Dzień dobry. Hej, to moja dziewczyna. Wow, ale fajna impreza. Mogłabym tańczyć całą noc. Jesteś pewna? Potańczę tutaj. Skąd jesteście? Co z twoimi włosami? Nikt nie chce ze mną rozmawiać. Ale da się to naprawić. Odrobiną brokatu, rzecz jasna. Wlejcie do naczynka trochę żelu do włosów.
Nie żałujcie sobie. Teraz najfajniejsze. Wsypcie tyle brokatu, ile chcecie. Możecie zrobić różne kolory. A potem pomalujcie włosy. Nie bójcie się grubych warstw. Już teraz świetnie wyglądają. Im barwniej, tym lepiej. Teraz warkocze. Patrzcie. Świetnie wyglądasz. Ty, obczaj ją. Cześć, zatańczymy? Co za zmiana. Uwielbiam brokat. Serio? Jest bardzo dziwny. Sama nie wiem. O! Tak, bardzo dziwny. Aha. Przyszedł Chris. Ma takie śliczne włosy. A jakie gęste. Matko, niewiele brakowało. Wyglądam paskudnie. Bardzo niedobrze. Gdzie mój makijaż? Czas na przemianę. I to solidną. A teraz gąbki w dłoń. Pora na podkład. Nałóżcie solidną, grubą warstwę. A teraz trochę blasku. Zamknijcie oczęta i pomalujcie pędzlem całe powieki. Nie żałujcie sobie. A teraz kolory. Odrobina fioletu. To przyciągnie sporo uwagi. Trzeba to dokładnie wycieniować. Pod okiem też nie zaszkodzi. Przyspieszmy nieco. Spójrzcie na ten błysk. To dopiero będzie lśnić. Uhu, jedziemy. Mam oczy jak kule dyskotekowe. Podoba wam się? Poprawię jeszcze eyelinerem. Teraz reszta twarzy. Wykonturujemy czoło. Tak, znów cieniujemy. Wszystko ma być gładkie. I policzki też. A usta? Pomaluję błyszczykiem. Oto efekt końcowy. Buziaki! Ale jazda! Od kiedy Cheryl tak wygląda? Co słychać? Oj, to niezręczne. Hej! Moja buzia! Ja to mam pecha! To dla mnie? Podkreślają twój uśmiech. O, to mi się podoba. O, zaczyna się mój ulubiony program. Wow, jak elegancko. Drogi! Hej, do ciebie mówię. Oto doskonały gadżet. Do porówka, ale do warzyw. Co takiego? Słyszałaś, nie każ mi się powtarzać. Brzmi nieźle. Włóż warzywo do temperówki i kręć. A potem podziwiaj. Ciekawe. Teraz solówka. Jeśli kochasz warzywa, pokochasz i to. Co za żałosny plasterek. Zrób większą wstęgę. Patrz, chcesz tego. Potrzebujesz tego. Prawda, pragnę tego. Daj mi to. Jest twoja. Dzięki, telewizyjny dziwaku. To jest świetne. Zrób maseczkę z ogórków i bądź piękna. Co za ukojenie. Ugh. Da się bardziej zanudzać? I dlatego nazywam to cegłą z waty cukrowej. Do lutego sprzedaż ma poszybować. Czy ci ludzie w ogóle mnie słuchają? 5/10? Już wiem. Przedzielcie twarz białą kredką do makijażu. Potem przejdźcie do czoła. Górną część pomalujcie na biało. To zajmie parę minut. I więcej niż jedną warstwę. Potem pomalujcie dolną część twarzy. Pora rozpocząć zabawę. Do dzieła. Róż z jednej strony i błękit z drugiej.
Koło nosa żółty. Blendujcie, aż dotrzecie do szyi. Super! Nałóżcie na pędzel biały cień i dorysujcie obłoczki. Mogą być różnej wielkości. Pamiętajcie o szyi. Na koniec pomalujcie usta błyszczykiem. Prawda, że pięknie? Nie sądziliście chyba, że zostawimy oczy. O! Te białe soczewki dadzą niezwykły efekt. A teraz? Mogę mówić dalej? Wow! Popatrzcie na to! Świetna robota! Miło, że panie zauważyły. A teraz pora na więcej. Zapraszam! Trzeba spróbować, żeby uwierzyć. Co za słodycz! Super! Mamo, patrz! A mnie to się bał. Wow, świetnie wyglądam. O, cześć. Nie zauważyłam cię. Wow. Ciągle to słyszę. O, rety. Kurczę, słabo mi. Yeti! Uciekam stąd. Auć. Zgubiłeś okulary. Dziewczyny, patrzcie. O ja. Te włochate rajstopy to świetny żart. Mówiła, że świetnie wyglądam. Jaki smutny film. Może ktoś mnie pocieszy? Nikogo tu nie ma? Jestem taka samotna. Co mam teraz zrobić? O, co to za dziewczyna? Co ona robi z włosami? Chcę wyglądać jak ta lalka. Zacznijmy od brwi. Dokładnie je wypełnijcie. A potem błyszczący cień. Pomalujcie całą powiekę. Teraz blendujemy. Pomalujcie brzeg powieki na biało. Albo całą powiekę. Co za piękny blask. Brąz doda głębi. I znów cieniujemy. Widzicie, jak się komponuje? Ale jeszcze nie skończyliśmy. Podkreślcie oczy czarnym eyelinerem. Trochę na dolnej powiece. Dorysujcie kilka takich kresek. Prawda, że wyglądają jak rzęsy? Pora na stary, dobry kontur. Rozprowadźcie go gąbką. Śmiało, dalej. Pomalujcie policzki odrobiną różu. Tada! A teraz usta, ale nie za mocno. Dodajcie odrobinę różanego koloru. Mua! Domalujcie sobie takie kreseczki. Teraz zaczynacie przypominać lalkę. Jaka słodka! Gotowe! Żywa lalka na pewno przyciągnie widzów. O, dzień dobry! Możemy już nadawać? Teraz mój stream będzie ciekawszy. Więcej kawy, kochanie! Cheryl! Czy ona śpi? Może trzeba ją nakręcić? Pobudka! O! Dzięki za pomoc! Mogę się ruszać! Popatrz, ilu mamy widzów! Od razu lepiej! Pomachaj! Ale dobrze mi się spało. Dzień doberek, ubieramy się. To urocze, ale może być lepiej. I o to chodziło. Jeszcze tylko fryzura? O, niedobrze. O, wolę taką. Czegoś brakuje. No tak, nie mam biżuterii. Każda dziewczyna lubi błyskotki. Przepiękny naszyjnik. Dopełni moją stylizację. Pamiętam, jak dostałam go od Alexa. Było tak romantycznie. Wspaniały chłopak. Uwielbiam ten naszyjnik. Jestem gotowa. Wychodzę. Czy to Alex? Z inną dziewczyną? Ciekawe, co mówi. Co za śmieszny film. O, byłbym zapomniał. Mam coś dla ciebie. Zamknij oczy.
O, uwielbiam niespodzianki. Zaskoczcie swoją sympatię. Weźcie miskę żywicy epoksydowej. Dodajcie brokat i mieszajcie, aż masa będzie jednolita. Bardzo ładnie. Wlejcie wszystko do foremki w kształcie serca. Nalejcie do pełna i odstawcie do stężenia. Gdy żywica stwardnieje, wyjmijcie ją z foremki. Na koniec przyczepcie łańcuszek. Oto piękny prezent dla waszej sympatii. Możesz otworzyć oczy. O, Rety, to dla mnie? Nie, nie, ja to zrobię. Ale... Myślałam, że to mnie kocha. Dość tego. Jak mogłeś? To identyczny naszyjnik. Weź go sobie. O, cześć. Cheryl chyba jest wolna. Hej, Cheryl.